Jest piątek, 10 maja. Wyobraź sobie uczniów, siedzących przy stole z Jezusem. Trwa uroczysta wieczerza, o której już niedługo będą mówić, że była to wieczerza ostatnia. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Atmosfera ostatniej wieczerzy, choć powinna być radosna, ponieważ stanowiła wspomnienie wielkich dzieł Bożych, jakie dokonały się w historii Izraela, tym razem przepełniona była nostalgią i smutkiem. Od dłuższego czasu Jezus zapowiadał swoje odejście. Powinni się więc do tego przyzwyczaić. Kiedy jednak powtórzył to w tej uroczystej chwili, znów zrobiło się smutno. Spróbuj wczuć się w te mieszane uczucia uczniów. Pan jednak wcale nie chciał ich zasmucić, ale przygotować na trudny czas, aby wytrwali i przetrwali, bo trudny czas zawsze mija. Ludzie wytrwali zawsze doczekają się chwili wytchnienia i radości,
bo wszystkiego można człowieka pozbawić, ale Boga nikt mu nie odbierze. Jakie poruszenia rodzą się w Twoim sercu, kiedy o tym myślisz? Radość ludzi wytrwałych polega na tym, że znów zobaczą twarz Boga, który nie znika na zawsze, ale zawsze wraca zwycięski. Spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem, o czym już wkrótce będą mogli się przekonać, nie tylko ich napełni radością, spotkanie z uczniami ucieszy także samego Boga. Wyobraź sobie Boga, który cieszy się na spotkanie z Tobą i trwaj przez chwilę przy tym obrazie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Pomyśl jeszcze raz o uczniach zgromadzonych na ostatniej wieczerzy. To nie było łatwe doświadczenie. To nie był czas spokojny, ale właśnie w takim czasie przychodzi do nas Pan, abyśmy nie zwątpili w to, że On zawsze myśli o nas i że zawsze do nas wraca. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.